witamy Państwu. Otwieram 50. sesję Rady Miejskiej. Serdecznie witam wszystkich przybyłych Państwa radnych, Państwa skarbnych, zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że uczestniczy w sesji 18 radnych, co stanowi forum, przy którym możemy obradować, podejmować prawomocne uchwały. Do liczenia głosu przeznaczam Panią Przewodniczącą. Pozwólcie Państwo, że w związku z śmiercią, no, mogę śmiało podjąć naszego kolegi, bo bardzo wielu z nas, Pana Bogdana Łukickiego, bardzo bym prosił Państwa o powstanie w tym miejscu. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę.
Stwierdzam, że Rada Miejska zaopiniowała temat pozytywnie jednomyślnie. Kolejny punkt przewiduje podjęcie uchwał w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Temat również był omawiany, zmian żadnych nowych nie ma. Proszę o opinię. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przyjęto bez poprawek. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Dziękuję. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata 2018-2029? Wyżej wymienionym brzmieniu. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę jednomyślnie. W kolejnym punkcie mieliśmy zmiany w budżecie. To oczywiście. Bardzo proszę o opinię. Pozytywnie. Dziękuję. Też pozytywnie. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać? Nie widzę. Przechodzimy wobec tego do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok? Wyżej wymienionym brzmieniu. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie jednomyślnie. Kolejny punkt to tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej. Bardzo proszę, temat również był omawiany. Proszę o opinię. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Pozytywnie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze uzyskać jakieś wyjaśnienia? Nie widzę, wobec tego głosujemy. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej wyżej wymienionej brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę uchwały. Kolejny punkt to przystąpienie gminy miejskiej Łaba do projektu konkursowego pod nazwą Aktywnie Kompetentni. Bardzo proszę Panie Przewodniczący o przeczytanie opinii. Pozytywnie. Dziękuję. Pozytywnie. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby coś? Nie widzę. Wobec tego, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia gminy miejskiej Łaba do projektu konkursowego pod nazwą Aktywnie Kompetentni w ramach regionalnego programu operacji zielonej przyspowa Mińsko-Mazowskiego na lata 2014-2020. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada powyższą uchwałę przyjęła 18 głosami za oraz ja mógł się wstrzymując, ponieważ jest nas już 19. Teraz mamy w punkcie 5 zmianę uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i obecności zasługi opiekuńczej specjalistycznej. Temat również był omawiany, ale Pan również przepraszam. Proszę. Na wniosek autorów projektu uchwały budżetu pomocy społecznej w paragrafie pierwszym, może nie będę stał się paragrafem czytał, tylko poproszono o dopisanie kwestii porządkową, odwołując się do poprzednich uchwał, czyli do w ten sposób uzupełnienie zdania. Zmieniony uchwałami numer 37 łamane 319 17 rok z dnia 27 lutego 2017 oraz numer 51 432 18 z dnia 26 lutego 2018. Ma to charakter porządkowy i jak bardziej przejrzysty jest to. I prosiłbym, żeby w głosowaniu tę zmianę uwzględnić. Czyli rozumiem, że nie zmienia się nic w treści, tylko po prostu jest rozszerzenie od opisu zmienione uchwały z 2017 i 2018. Czy ktoś z Państwa nie ma jakieś wątpliwości, chciałby jeszcze coś zapytać w tej sprawie? Nie widzę. Wobec tego proszę Panie Przewodniczący Komisji o opinię. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Iławie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z założenia.
Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła jednocześnie. Bardzo proszę.
ja się, panie Boże, nie wdaję w żadną dyskusję, bo nie mogę. Tylko zwrócę na rzecz jedną uwagę bardzo, bardzo istotną, to proszę o moje stosunki do naszych mieszkańców, do instytucji, do organizacji, do wszystkich podmiotów, przedmiotów psychologicznego, zachowujemy się w majestacie państwa. I obojętnie to prawo oceniamy. Ja i oczywiście oceniam tak sobie. To musimy ten stan rzeczy oprócz prawdy respektować. W związku z tym proszę o to, żeby przyjąć tą uchwałę. Ja to nie będę żadnym entuzjazmem na temat wysokości moich powodów. Nie mam tu jeszcze prawa dyskutować. Liczę się o to, co jest państwem prawnym. Musimy to respektować. Obojętnie, jakbyśmy ułomnie to prawo oceniali. Został pan wykład? Nie widzę, nie jest polską wykładem, prawa jest zawsze rozwój. Panie radny, to wcześniej nie prowadzimy dyskusji. Przechodzimy do głosowania. No, kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta Iławy wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę. Przy 10 głosach za, 6 przeciwnych oraz 6 wstrzymujących. Kolejny punkt to określenie przystanków komunikacji miejskiej oraz warunków i zasad korzystania. Ja tam było omawiany bardzo proszę. Pozytywnie. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Ponieważ nie widzę do zadawania pytań, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacji oraz warunków zasad korzystania z tych przystanków wyżej wymienionych? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Wstrzymam się od głosu. Nie widzę, stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt to dzierżawa oraz użyczenie nieruchomości stanowiących naszą własność. Oczywiście własność naszej gminy. Temat był omawiany, bardzo proszę. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby za to przyjąć? Nie widzę. W związku z tym, kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie dzierżawy oraz użyczenia nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Iława w wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada podjęła powyższą uchwałę przy 18 głosach za oraz 1 głosie wstrzymującym. Kolejny punkt dotyczy obciążenia nieruchomości w Iławie przy ulicy Jasińskiej. Temat również był omawiany. Bardzo proszę o opinię. Pozytywna. Dziękuję. Pozytywnie. Czy ktoś z państwa chciałby coś dodać? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Iławie przy ulicy Jasińskiej? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt to nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej. Temat również był omawiany. Bardzo proszę. Pozytywnie. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania w dyskusji. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej przy ulicy Kolejowej w wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za?
Hampton. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy 18 głosach za oraz 1 głos się wstrzymał. I nabycie nieruchomości położone w ulicy Wojska Polskiego. O temat również był omawiany. Pozytywnie. Też bardzo dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby? Nie widzę. Wobec tego głos. Nie wiem, kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w ulicy Wojska Polskiego. Wyżej wymienionym brzmieniu. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta 18 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Kolejny punkt to nowo wprowadzone upoważnienie burmistrza do złożenia wniosku. Temat był omawiany na komisji bardzo proszę. Poza tym. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze jakieś wyjaśnienie w tej sprawie? Nie widzę, wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie uwolnienia burmistrza miasta Jaworzno, złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą poprawa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Jaworzno przewidzianego do współfinansowania w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę jedną. Chcecie Państwo parę minut przerwy? Teraz przerwy. Słuchamy? Teraz przerwy. No dobrze. Wobec tego mamy w kolejnym punkcie sprawozdanie z działalności międzysesyjną burmistrza. Otrzymaliście Państwo materiały w tej sprawie, że są jakieś pytania. Proszę. Proszę bardzo, pan Żarny, proszę. Panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć coś więcej na temat. Wizyty studyjnej na ulicy Smolki 19 razem z pracownikami wiedzące utrzymania. Studia. Problem typowy na wniosek mieszkańców, tutaj też tam dojść zaplecze, które jest na utrzymanie miasta, w sensie między innymi być może nam się uda cokolwiek temu zaradzić. Nie planując żadnych inwestycji w tym. Bardzo proszę pani radna Polska. Mam dwa pytania, to znaczy poproszę o informację, czego dotyczyły spotkania z panią Edytą Wilczyńską w przedszkolu niepublicznym Dusza i spotkanie z Michałem Bielakiem, właścicielem byłego IZS. Pierwszy temat miał charakter taki porządkowy, pytanie nie zaoczekiwało na decyzji w sprawie uzupełnienia naboru przeszkadzeń publicznych. To się wszystko dzieje i wyroczyło się to w tym kierunku, natomiast jeśli chodzi o wizytę przedstawiciela IZNS-u, no to nie wiem, niechętnie mówię o takich rzeczach publicznie, noszą się z zamiarem przenośnym na te ulubione, jeśli chodzi o dzielnicę przemysłową. Co z tego wyjdzie, nie wiem, bo do tego powinno jeszcze na pewno dalej nie rozwijać, bo to była bardzo istotna deklaracja ze strony IZNS-u. Nowe potrzeby. Prosiła pani przewodnicząca nas o głos. Panie burmistrzu, taka to jest informacja na temat na spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej. A drugie pytanie. Spotkamy z Tomaszem Saczukiem z firmy Tomget w sprawie kupna działki. Czy jakiś inwestor nam się szybko robi? Cały czas mamy tych inwestorów, się cały czas co dzieje. To w tym przypadku, w drugim przypadku był zainteresowany kupieniem specjalnej strefy ekonomicznej działki w sąsiedztwie firmy,
planu budowy, jakąś nowoczesną wymianę czy coś takiego. Działka jest trudna, dlatego że nie ma wyjazdu, dzisiaj będziemy musieli na pewno się wspierać. W przypadku pierwszym dotyczącym Komisji Europejskiej to jest tak komiczne wydarzenie poważne. To znaczy przez dwa dni niebawem, to jest przy udziale marszałka i posłów rządu marszałkowskiego, rzeczywiście na poziomie zastępcy dyrektora do spraw Polski przyjechała Komisja Europejska. Jeszcze plus opieką, jak to się odbywa całym naszym krajem, czy to Unii Europejskiej. I my tu sprawozdawaliśmy kulturowe wkłady na przestrzeni ostatnich kadencji, nie tylko, z ogromną atencją odnosząc się do 20 paru lat, co była jeszcze chociaż środki europejskie. Wzbudziło to duże zainteresowanie. Rozmawialiśmy też o programie na lata kolejne. No, pomogliśmy rządowi marszałkowskiemu, który chciał pokazać jakiś taki awangardowy ośrodek w miejsce, gdzie te środki rzeczywiście płyną bardzo do wspomnienia. To wszystko. Dziękuję. Pan radny Zaborowski. Panie Burmistrzu, mnie zawsze interesują bardzo spotkania z przedstawicielami PKP. Czy te spotkania z przedstawicielami PKP miały coś wspólnego z ekranami akustycznymi, czy tylko utrzymanie czystości wokół mówią i śmieci. To samo dotyczy co Anka. No ja wiem, że
tam jakaś częstotliwość tego wywożenia śmieci jest. To jest jeden aspekt. Drugi. Drzewa na cmentarzu zaczynają umierać. Kasztanowce dostały upalić i te drzewa zrzucają liście. Boi się tylko przy takich anomaliach pogodowych, jakie są, żeby nie zdarzyło się coś takiego, jak się zdarzyło na którymś cmentarzu w Polsce. Ja już to mówiłam tu kiedyś, a teraz ciągnąc temat drzew, zostawiając cmentarz, to ponieważ ostatnio sobie tak przejechałam po tych wszystkich nawałnicach mniejszych, mniejszych, ja już tu mówiłam do pani od bieżącego utrzymania, rozmawiałam z panią Anią i nie tylko, naprawdę trzeba wziąć fachowca od tych drzew i popatrzeć, żeby, że tak powiem, ustrzec się przed czymś złym. Tych drzew jest sporo, ja absolutnie nie jestem za wycinaniem drzew, jestem przeciwna, ale je trzeba przejrzeć. Bo ta droga na przykład na Kamień w tej chwili jest już nasza, bo tablica została przesunięta, ale jak się jedzie samochodem, ja jadę wolno i sobie patrzę na niektóre drzewa, to one wyglądają bardzo niebezpiecznie. Ja nawiązuję do tego, co miało ostatnie miejsce i będzie miało, bo meteorolodzy mówią, że te anomalia będą się powtarzać. No niestety, weźmy sobie tak stworzyli no, taki klimat i takie warunki, ale ja uważam, że w mieście powinniśmy się też tym zająć. Kolejne pytanie dotyczy tych inwestycji, które musimy skończyć albo powinniśmy do końca kadencji. Zostały 2 miesiące. I chciałam zapytać, kiedy pan burmistrz przewiduje oddać, że albo nam tą Sienkiewicza, ten cały tą inwestycję, Jasielską. No i co musimy jeszcze? No o Wyspę Młyńską, bo to jeszcze tam w trakcie daleko jest, jak się jedzie i się na to patrzy. Także dla mnie to są takie znaki zapytania, bo ja myślałam, że zaczęło się to robić trochę późno według mnie, no ale była taka aura, jaka była, szczególnie tam na tej Wyspie Młyńskiej, bo to była woda była. Ja to doskonale rozumiem, ale to na razie póki co na, to, na oddaniu tego w terminie to chyba nie bardzo. Chciałabym usłyszeć od pana odpowiedź. Proszę bardzo, pani. Ja mam z siebie interpelację. Pierwsza z nich to jest w sprawie sposobu naliczania wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w żłobku, przedszkolach i szkołach podstawowych. W związku z nieco innymi informacjami uzyskanymi dotychczas od skarbnik miasta, pracownikami administracji i obsługi w żłobku, przedszkolach i szkołach podstawowych, i Ławie w sprawie sposobu naliczania ich wynagrodzeń oraz dodatku stażowego wnoszą o pisemne zagwarantowanie, że w chwili obecnej pensja zasadnicza każdego pracownika administracji i obsługi wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie ogłoszone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w danym roku kalendarzowym, a dodatek stażowy jest procentowo naliczany od miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Roszczenie te miałoby zostać zrealizowane w ciągu 2 lat, to jest do stycznia 2018 roku. Proszę o potwierdzenie bądź zaprzeczenie pobieranych informacji, czy ja bym mogła prosić, proszę mówię kogoś, proszę o to samo. Proszę o potwierdzenie bądź zaprzeczenie pobieranych informacji, że w dalszym ciągu istnieje sytuacja samofinansowania dodatku stażowego poprzez zmniejszenie co roku podstawy wynagrodzenia zasadniczego, a tym samym wynagrodzenie pracowników administracji i obsługi w żłobku, przedszkolach i szkołach podstawowych w Iławie, mimo upływu lat jest nic nie. Proszę o odpowiedź pisemną. Dociekam w związku z sesją czerwcową, na której z przyczyn rodzinnych miałam pogrzeb w najbliższej rodzinie. Nie mogłam uczestniczyć, bo pani skarbnik oświadczyła, że jest już wszystko tak, jak było planowane. Jest to nagrane. Niestety pracownicy administracji i obsługi zwrócili się ponownie. Kolega Brzozowski prosił również o moim w tej sprawie. Więc bardzo proszę o pisemną odpowiedź. Druga informacja, to powiem tak, mnie zaskoczyła. I żeby nie być uznana za gołosłowną, mam również już dokument potwierdzający monit mieszkańca Starego Miasta. Napisałam w piątek na prośbę mojego mieszkańca Starego Miasta pismo do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Iławie. Ponieważ mieszkaniec Starego Miasta zakomunikował mi, że teren ten nie został oddany do użytku.
napisało pismo do powiatowego inspektora nadzoru drogowego i otrzymałam informację i czytam. W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22 sierpnia 2018 roku powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Igławie informuje, że do dnia 24 sierpnia nie wpłynęło do tutejszego organu zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych, ani też wniosek o pozwolenie na użytkowanie galerii jazzowej realizowanej przez gminę miejską w Igławie. Ja tylko chciałabym Państwa poinformować, że tam się oddają już inicjatywy społeczne, lokalne. Codziennie są tam dzieci, w tym również moje. Dzieci nazywają to nowym skateparkiem. I chciałabym uzyskać informację, czy dzieci oraz mieszkańcy Igławy przebywający tam, w tej galerii, są bezpieczne. Ale chciałabym również pozyskać od pani wiceburmistrz, albo pani burmistrz, albo pana burmistrza informację, bo jestem w toku ustalania i nie chciałabym jej dzisiaj osądzać, ale mam pewien też dokument na to, co chcę powiedzieć, ale chciałabym jeszcze się upewnić, ale istnieje prawdopodobieństwo, że galeria Cukrzesu jest samowolnie budowana. Panie burmistrzu, bardzo proszę o przyjrzenie się tej sprawie. Bardzo chętnie udzielę panu informacji, co ja wiem i bardzo chętnie panu z panem porozmawiam na ten temat. Chciałabym uspokoić moich wyborców Starego Miasta, a przede wszystkim mieszkańców Igławy. Jest to dość znacząca, że powiem, inwestycja, która jest zmieszanymi odczuciami odebraną przez mieszkańców Igławy, ale mam nadzieję, że tak jak pan dzisiaj powiedział w dzisiejszym znamienne słowa, że musimy żyć zgodnie z literą prawa. Ratusz, pracownicy ratusza, panie burmistrzu, funkcjonuje zgodnie z udziałem prawa. Dziękuję bardzo. A jeszcze chciałabym zapytać panie burmistrzu, czy prawdą jest, a nawiązuje do wynagrodzeń jeszcze pracowników administracji i obsługi przedszkoli, czy prawdą jest, że przymierza się pan do podwyższenia dodatku motywacyjnego w szkołach? Czy prawdą to jest? Bardzo proszę o odpowiedź. Te kwestie, jeżeli chodzi o powiatowy inspektora budowlany, to bym bardzo też prosiła o odpowiedź pisemną i o spotkanie, a tą kwestię odnośnie dodatku motywacyjnego w wysokości 120 zł, proszę ustosunkować się ustnie na sesji. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Ja bardzo krótko na temat na tej ulicy Nowomiejskiej Gdańskiej jestem niemal codziennie atakowany przez mieszkańców, pytany, co tam się dzieje, co tam będzie docelowo. Tłumaczę, jak mówię, ale chciałbym, żeby pan burmistrz zajął stanowisko w tej sprawie i powiedział po remoncie, ewentualnie tym, który teraz jest w tej modernizacji, czy będzie tam planowana, jak już pisaliśmy, to strefa seniora, czy będzie tam coś robione dla mieszkańców. Chciałbym umieć odpowiedzieć mieszkańcom na stera. Proszę pan radny los. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę państwa. Nie tak dłużej. Dziękuję panie przewodniczący. Proszę państwa, miałbym dwie sprawy teraz po trzy. I pierwsza to związana z tym tematem galerii jazzowej. To właśnie to jest to nieplanowane pytanie. Otóż ta galeria, projekt galerii to był stworzony przez poprzednika, tak? 2018. Tak, i teraz pytanie jest takie, czy on musiał być teraz zrealizowany w ciągu tych 4 lat? A na kadencję czy mógł być zrobiony później? I tyle na ten temat. Dwie następne sprawy. Pierwsza to też do interesującego tematu i poruszonego na każdej sesji w zasadzie w ostatnim czasie tematu ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta. Ja głosowałem za utrzymaniem, ale tak szczerze mówiąc, to ja bym panu burmistrzowi chętnie zabrał pieniędzy. 100 albo 1000 złotych, chociażby z tego względu, że niewiele zrobił w mojej, a właściwie nie w mojej dzielnicy, moich mieszkańców, tak to nazwę. I dlatego mówię, zabrałbym, a głosowałem jednak za utrzymanie. A tak poważnie mówiąc, to głosowałem dlatego, dla zasady, bo jeżeli na człowieku nie wisi żaden prokuratorski zarzut, dobrze z księdzem, tylko dobrze z radnymi,
Dobrze się wiązuje z pracą, dlaczego mu zabierać pieniądze? Panie radny, i pytanie już zmierzam do pytania. W związku z tym pytaniem, być może to będzie retoryczne pytanie, bo rzucam je dal. Być może pan przewodniczący, być może pan burmistrz się odpowie, jaka jest przyczyna obniżenia pensji samorządowców, ale prawdziwa przyczyna, nie ta, że obiegowa. Stosunkowanie się do wydanego rozporządzenia. Nie chodzi mi o rozporządzenie, tylko jaka jest przyczyna obniżenia i tak dalej. No, trzeci temat, związany z tym, co przed chwilą też powiedziałem. Otóż dotyczył dzielnicy sobie właśnie zapomniane, a szczególnie z Wojska Polskiego. Wojska Polskiego. Ale panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli, bo zaraz by pan się zatrzymał, to taką zacząłbym małą dygresję. Króciutko. Proszę. Króciutko, bo jest to związane. Precyzyjnie zawsze zadać krótkie pytanie, no są interpretacje zapytania radnych. Ale żeby zadać pytanie, to ja tak rzadko zabieram głosu, proszę. Dobra. Dziękuję. Otóż kiedyś Polak Amerykanie, jak się spotkali, to dyskutowali, próbowali ustalić, gdzie szybciej się buduje wieżowce. Amerykanin powiedział, że u nich najszybciej na świecie, bo zanim ostatnie piętro zostanie zbudowane, to na pierwsze piętra wprowadzają się już nowi mieszkańcy. Polak powiedział na to, że u nas się szybciej buduje, ponieważ zanim ostatnie zacznie być budowane, to pierwsze piętra się już remontuje. I teraz przechodzę do tematu. Otóż jakiś krok poczyniono na tych Wojska Polskiego przez 4 lata i tam kawałek zbudowano, położono asfaltu, podniesiono teren i zlikwidowano w zasadzie basen występujący przy dużych opadach. Chociaż jeszcze jest tam dużo do zrobienia, szczególnie pobocza. Pobocza bardzo niebezpieczne przy krętej drodze, przy zwężeniu jezdni. Ograniczonej wyczności pobocza są do zrobienia. I teraz wracam do tej dygresji. Ja mam nadzieję, że zanim te odcinki położone się rozsypią, to całość zostanie zrobiona. Może w następnej kadencji, bo ja na ten temat mówiłem już 2015 na początku. I teraz było pytanie jest takie, ale to jeszcze jedna sprawa. Otóż tam stoją dwa znaki. Pierwszy to jest uwaga dla potem na jezdni i drugi ograniczenie prędkości do 40 na godzinę. Nie widzę powodu, żeby teraz było to obowiązywało to ograniczenie, ponieważ tam ani żadnej zabudowy nie ma, ani już nie ma tego basenu wody. W związku z tym zwracam się z pytaniem burmistrza, czy jego służby mogłyby zadziałać, spowodować, przeanalizować. Chociaż na pewno trzeba się do ministerstwa zwrócić, albo może do głównej dyrekcji dróg krajowych autostrad. Na taką sprawę nie wiem, czy można by było te dwa znaki po prostu zdjąć. Oprócz tego, że kierowcy mogliby sobie tam wygodnie jeździć, to też odciążylibyśmy naszą ciężko zapracowaną policję, która z uporem stoi w dwóch punktach, w niewidocznych punktach, to jest zgodnie z przepisami, i głupi kierowcy. Także pytanie, czy można by było te dwa znaki zdjąć. Skończyłem. Jeśli można, tylko małe sprostowanie, jeśli policja nigdy nie mówi kierowcy, policja nakłada mandaty na ludzi łamiących przepisy ruchu drogowego. Bardzo proszę, pan radny przedstawiciel. Panie burmistrzu, zostało przyjęte do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Wykonujemy prace termomodernizacyjne w dwóch obiektach, szkoły podstawowej nr 2 i szkoły podstawowej nr 4. Moje pytanie jest takie, czy w tych szkołach nie ma zagrożenia, że te szkoły będą pracować na pół gwizdka, że tak wszystko powiem. I jak wyglądają te prace? Bardzo proszę, pan radny. Panie burmistrzu, może pan długopis położyć. Ja interpretacji nie będę składał. Nie? Tak. Tak, nasza komisja zapoznała się z projektem Domu Weteranów. I ja wyrażam życzenie, żeby ten projekt był w całości jak najszybciej zrealizowany. Jest piękny, więc gratuluję wyboru projektanta. A dlaczego trochę wątpię? Bo niestety koszt bardzo wysoki. Dlatego zróbmy wszystko, żeby on tam powstał, był rozbudowany. Będzie to najpiękniejszy obiekt prywatny. Jestem przekonany. Inne powody, tak jak ja mógłbym mówić, to wiemy.
Proszę bardzo, pan radny Brzeziński. Burmistrzu, dwie sprawy, właściwie trzy. Została we wrześniu ubiegłego roku 2017 już wykonana koncepcja utworzenia, czy na przedłużeniu ulicy Piekarskiej, nowej ulicy. Czy nowej, ona ewentualnie przedłużona. I moje pytanie brzmi, czy będą jakieś prowadzone jeszcze rozmowy, ja rozumiem, że w tej kadencji, czy w tym roku nie da się tego gruntu wykupić, ale potrzeba, żeby chyba było spotkania z właścicielami kolejnymi i z kolei, który no, z naszej działki wydziela, żebyśmy między innymi my jako społeczność też widzieli, ile ewentualnie tego jest do sprzedaży, ile ewentualnie do zostawienia i tak dalej. Ważna sprawa dlatego, że budujące się tam osiedle posiada tylko jedną drogę dojazdową przy tym budynku takim zabytkowym naprzeciwko straży. To jest bardzo wąska ta droga. I no, tak jak słyszałem pana Wierzbowskiego, on tak planował, że to będzie jeżdżone po czyimś gruncie, powiedzmy sobie. W tej chwili to się odbywa. Nie zagradzamy jakby, czyli nie myślimy tam odgrodzić dojazdu do tego nowo budującego się osiedla, ale to zaczyna już być troszkę uciążliwe. Jeżeli traktuje się czyjąś własność, to nie jest droga dojazdowa, to jest czyjaś działka, jak swoją własność. Czyli prosimy, żeby to po prostu przyspieszyć. Bo ta koncepcja jest bardzo ładnie wykonana i ona, na to złożyliśmy jakieś pieniążki, były dane, ale już rok czasu i co dalej będzie. Drugie pytanie. Została uchwalona przez Sejm ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego w akty własności. Jak wygląda to w naszym mieście? Czy jesteśmy ewentualnie do tego przygotowani? Czy jaki to jest obszar? Jeżeli to pytanie, powiedzmy, jest na tyle trudne, to na następnej sesji bym prosił ewentualnie odpowiedź, żeby się przygotować. Pewnie wie, że miasto jest do tego przygotowane, czy to do nas będzie na nas, dotyczyło nas. I trzecia sprawa, właściwie trzy takie porządkowe sprawy, tu już pani wiceprzewodnicząca apelowała o dokładnie przeglądu drzewostanu. Ja to sobie zapisałem. Aby dokonać to zaraz zanim zrobi to za nas następna nawałnica powietrzna. Tych drzew wolnych zostało około kilkanaście w Biławie. Mi się wydaje, że są następne. Chodziłem, patrzyłem, stoją puste, suche i tak dalej. Druga sprawa też odnośnie pojemników na odpady. Bardzo bym prosił, a to już mówiłem o tym może z pół roku, może z rok temu, o ustawienie pojemników. One tam kiedyś stały, nie wiem z jakich przyczyn zostały zabrane, przy ulicy Sienkiewicza, przypływające łodzie, wyładowują wszystkie te swoje no, powiedzmy, odpady i tak dalej, albo tam przy Skłodowskim sklepie, albo po prostu na ulicy. I tego zgodnie zresztą z umową nikt nie zabiera, to jakiś czas leży. My żeśmy to jakoś tam wywieźli w ramach własnych swoich Skłodowskich, ale to na krótką metę tak dalej być nie może. Powinni tam mieć pojemniki, tym bardziej, że łodzie przyjeżdżają i, no, i po kilkanaście kilogramów tego wyrzucają, to nie jest jakaś tam jedna buteleczka czy dwie. I trzecia sprawa z tych porządkowych. Stoją obecnie już dwa kioski ruchu. Tak jeszcze. No, te na Starym Mieście i jeszcze przy Królowie Jadwigi. Nie wiem, należałoby chyba się zwrócić do właścicieli, że to jest część. No grunt chyba jest, myślę, miejski, natomiast to są odrapane, zaniedbane, wymalowane, zniszczone. One są zamknięte oczywiście. I oby można było to po prostu usunąć, to szpiecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panu radny Barmaciński. To może jedno pocać. Nie wysłuchałem się, nie wiem, co to było. Kilka miesięcy temu podjęliśmy uchwałę pożyczającą teren na Pomie w części na skansę pojazdów wojskowych. Teraz nie zawsze tam byłem, tam jest ten teren taki mocno zarośnięty, czy obecnie nabywca, tylko teren został zobowiązany terminowo, że urządzenia tego zagospodarowania tego terenu. Jest bezterminowo i własnym wodnym. Bo te pojazdy tam stoją tak do wody, bo to nie jest mogą stwarzać zagrożenie, bo dzieci przede wszystkim mogą nam się bawić. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kowalski. Panie Burmistrzu, ja wiem, sezon letni wakacyjny się kończy, ale mam takie zapytanie, czy byłoby możliwe rozpatrzenie postawienia przebierani na plaży przy ulicy Kajki na nowy sezon letni wakacyjny?
chciałem dodać, tym bardziej, że co roku zapewne mówimy, a teraz nie można, nowe wakacje, nowe są i praktycznie ją przybierają. Proszę bardzo, pan radny Zuzin. Chodzi mi tutaj o siedem rybackie, oznakowanie na ulicy Długa, skrzyżowanie Długa z Wąską. Długa, jeżdżą autobusy, mają niby mają pierwszeństwo przejazdu, a nie ma na, no nie ma na ulicy Wąskiej w ogóle uwaga na drodze z pierwszeństwem. Ja już konsultowałem to, ale w końcu mówię, powiem to na sesji, no bo nie mogę się doprosić. Znak, zwykłego znak, uwaga na drodze z pierwszeństwem. Rowerzyści jadą, tak samo, rowerzyści jadą, myślą, że to jest ulica z pierwszeństwem przejazdu, a jakiś wariat motorem przyłożył. No tak będzie coś takiego, jak są kobietą postawy. Śmierć na miejscu i... Proszę bardzo, panie. Przewodniczący, dziękuję za panu kontrolę głosu. W nawiązaniu do sezonu wakacyjnego, który już mija, chciałabym poprosić jednak o inwentaryzację wszystkich pomostów w Iławie, przy galerii, w jeziorach, gdzie statki Labia cymuje, jest obok stanie. Tu koło mechanika jest dziura, mam fotografię. Ale również tam plaża koło Kormoranu. No tam pomoc jest dramat i to jest naprawdę niebójstwo z wydziału dużego utrzymania, że to takiego samo do dzisiejszego użytkowania plaży. Ona jest po prostu niebezpieczna. Jest bardzo proszę o interpretację. Przeprowadzenie interpretacji ponownie. Tak? Dziękuję. Dziękuję. Ja jeszcze też jedno pytanie mam, że to jest dość krótkie. Chciałbym zapytać pana ministra, na jakim etapie jest kwestia własności. Część terenu nie była nasza, w związku z tym, co nam zaprezentowano na komisji, piękna rewitalizacja tego terenu, ale wiem, że część terenu nie była nasza, jak najmniej jest zobowiązanie do tego. Dziękuję. Proszę Państwa, myślę, że zaliczę Panu Burmistrzowi chwilę na przygotowanie się, ale chcemy zrobić chwilę przerwy. Do 11.10. Przepraszam, do 13.10. Proszę Państwa, wznawiamy obrady. Głos oddaję Panu Burmistrzowi. Odpowiadamy na zadanie. Pracowników administracji, więc nie wydają się i
I to postępowanie bardzo konkretnie realizujemy. Z terminami jest ustalony zgodnie z tym, co powiedzieliśmy już o dziś publicznie. Bardzo proszę, panie. Konstruując budżet na rok 2018, czyli w październiku listopada roku 2017, podjęliśmy decyzję, że wynagrodzenie zasadnicze pracowników administracji będzie równało się najniższemu wynagrodzeniu. W związku z tym, że byłoby to zbyt duże obciążenie, żeby zrobić to jednorazowo, postanowiliśmy zrobić to w dwóch następujących po sobie latach. Pierwsza część nastąpiła w roku 2018, druga część wyrównująca już do wynagrodzenia zasadniczego nastąpi w styczniu roku 2019. Jeżeli chodzi o dodatek za tak zwaną wysługę lat, to od roku 2018 wszystkie jednostki naliczają procentowo ten dodatek, nie zmniejszając innych składników wynagrodzenia. Jeżeli chodzi natomiast o dodatek motywacyjny, to dodatek ten został podniesiony w kwietniu tego roku wszystkim pracownikom. Na godzinę. To dopytam, panie burmistrzu. Proszę włączyć. Przepraszam, panie przewodniczący. Ja tą informację mam sprzed dwóch dni, że pan burmistrz zadeklarował się o podwyższenie dodatku motywacyjnego do 120 zł. Ja mam to, więc proszę mi powiedzieć, czy jest to zgodne z prawem, bo ja nie wiedzę, że tak jest, czy nie jest. Proszę, czy pan burmistrz zadeklarował się w pewnej grupie osób do podwyższenia dodatku motywacyjnego do wysokości 120 zł? Nie znam tej deklaracji. Ja to jest raz, zwracam tylko uwagę na jedną rzecz, jeśli chodzi o dodatki motywacyjne. Jest to uruchomienie działania po raz pierwszy od lat 10. To jest ponad 10. Także proszę też zwrócić uwagę. I to jest raz, a po drugie nie znam sytuacji, okazji ani przyczyny, gdzie mógłbym cokolwiek takiego deklarować. Panie burmistrzu, żeby była jasność, chciałabym, żeby ten komunikat również poszedł w eter. Ja jestem za podwyższeniem tego dodatku motywacyjnego, tylko chciałam uzyskać informację, czy padła taka deklaracja, która znacząco wciąża budżet miasta. Jest pan w fazie projektu budżetu miasta, więc dlatego chciałam się dopytać, czy pan zadeklarował pewnej grupie na spotkaniu, odpowiedź tak? że nie będzie. Ja mam świadomość pewnego podniesionego ciśnienia, że teraz wszyscy będą odbywać się takim działaniem. Natomiast podkreślam jedną rzecz. Ja nie powiedziałem, że nie będzie podniesiony ten projekt, tylko że nigdy w tej materii od dłuższego czasu nie składałem. My za chwilę siedzimy do krwawo omawianego jak zwykle w sumieniu deszczu żalu i łez budżetu na rok 2019. Musimy się zastanowić, co się nam uda w nim ubrać. Czy zmieszczą się do jakaś kolejna faza motywacyjnych, tego nie wiem po prostu. Byłbym szalony, nieodpowiedzialny, gdybym coś takiego by zadawał dzisiaj, czy wczoraj, czy jeszcze wcześniej. Czy może natomiast z jakichś czasów się związujemy, to jest to, co sobie powiedzieliśmy w danym elemencie związków zawodowych, że dwóch tarczem regulujemy kwestie wynagrodzenia pracowników organizacji niepodległych w procesach oświatowych. Bardzo proszę. Dla nauczycieli wynosi 100 zł i jest od 1 kwietnia, ale to nie znaczy, że to jest na etat, ale nie znaczy, że każdy dostanie 100 zł, ktoś może dostać 50, a ktoś inny może dostać 150. To wszystko leży w kwestii dyrektora szkoły, tak? Także tak to wygląda od kwietnia i to, co pan burmistrz powiedział, mimo 11 lat te dodatki nie były podnoszone. Potwierdzam. Tak, to jest pierwsza taka decyzja naszego samorządu. Czy mam prośbę, żeby zajmować relacje, bo rzeczywiście teraz się przygotowali. Czy jest skomentowanie, na co się zdaje, bo moim zdaniem wystarczająco, żeby dodał jakieś pytanie pomocnicze. Bo tak to tutaj trudno wszystko przejąć. Rozpocznijmy od kwestii, która się powtarza i w sensie naszej działalności tutaj przez ostatnie zmienione nie mam przez te lata, jak i również Państwa sygnalizowano do nawaniania za czaska dobrowolności podnosiła Pani Tela Pasek i bodajże Wiesiu Butyński, także tak zwracam na to ten pakiet spraw dotyczących przede wszystkim gospodarstw śmieciowych, starych drzewek, to jest to się dzieje na zdarzeń.
Więc nie ukrywam, że my mamy pewien problem z tym, co się nazywa istotą przetargu publicznego. Niestety pewne specyfikacje i wygrywają to już z tym naszą prawą. Wygrywają te przetargi bardzo matematycznie, więc zasady, że się są wiarygodne, to wygrywają na jakieś transakcje. I tak jest na przykład na cmentarzach naszych, że te deklaracje prawdopodobnie nie są prawidłowe, więc tylko tam mamy zaopiniać, ale tutaj się wyraźnie, że deklaracje dotyczące wozu śmieci nie mieszczą się w rytmice wyważenia tej śmieci. Absolutnie, to jest inaczny problem. Nasz pracownik, który się tylko zajmuje cmentarzami, bez tego tam szukania jakichś struktur praca. Problem też absolutnie sprzątania z kolei, ja też to widzę w przodu. My w tym roku będziemy wzbogacać cmentarz Czerwicowski o kolejną taką literę C, klasy tam znajdujące się u góry powyżej. W ogóle jest deklaracja cały czas sama, że nie zejdziemy z tego cmentarza, że całość nie skończymy, czy chodzi o wszystkie, ale nie. No i musimy się zastanowić nad przyszłością, jaki sposób wybierzemy koszenia trawy. Nie mówię o wyłości śmieci, to jest obecnie jakby znaną jurysdykcją, tylko za chwilę wrócę, czy też utrzymania cmentarza. Być może należy wrócić do ścieżki, która się nazywa służby pochodzące. Zobaczymy. Bo problem jest, problem narasta i mam tego pełną świadomość, a tutaj się ludzie użerają, wzwaniają do sprzętu, na wydziału, żeby zmotywować jakoś te firmy i tak dalej. Za czynności niewykonane, jak nie zapłacimy, to też jest taka zasada. I po prostu no, prosiłbym o zrobienie ciekawości, bo temat jest doskonale znany i nic się przed nim nie wykonał. Absolutnie. Widzimy kondycję jedynej kondycji. To jest jakby jedna rzecz. Chodzi o stare drzewa. No to wieczny problem, on się też tutaj bardzo często powtarza. Ja tylko zauważam co do jednej rzeczy, że dokumentacja na temat stanu i jakości drzew u nas w Monarchii jest niezwykle szczegółowa. I ona jest, można zawsze wejść tam do bieżącego utrzymania i zobaczyć. To jest cała filozofia, że stworzona jest odprawy tych drzew i zdecydowanie się na ich przeciwnie albo usuwanie. Tylko proszę cały czas pamiętać o jednej rzeczy, że ja na przykład mam taki przypadek, gdzie usuwaliśmy drzewo w sposób, który jest zarazem przesunął, które było dla nas bardzo podejrzane, ocenione bardzo negatywnie przez dendrologa. To miałem chyba ze 2-3 zimę telefony, co już wyprawiam, jeszcze tutaj na historyczny kraj, to jest tak dalej. Temat jest w sensie względu społecznego bardzo trudny. Natomiast proszę nam zauważyć, ja nam kiedyś mogę pokazać pokazać całą tą dokumentację, to co się dzieje w rzeczywistości. Mam pokazę, są wszystkie pod bardzo szczególnym nadzorem i tutaj nie ma drzewa, które się nie ma. Oczywiście są drzewa, które są we władaniu czy to powiatu, czy to zarządu dróg wojewódzkich, są nasze i to też jest jakby kolejna kwestia, która jest dość skomplikowana. Jeżeli chodzi o śmieci, mamy dobry przykład, to jest Dzień Mieszkaniowej Przyszłość, która zaczęła pokazywać, jak można rozwiązywać ten problem w sensie budowania gwiazd. Staramy się nakłonić wspólnoty mieszkańców do podobnych zachowań, ale nie jest to proste. Byłem ostatnio na ulicy Konopnickiej, gdzie z 4 budynków wyszli przedstawiciele, rozmawiali się na ten temat i kiedy my nie mamy prawa na dzień dzisiejszy kogoś wyręczać. Wspólnoty mieszkaniowe mają swoje odpisy i one muszą się decydować na to, czy chcą czegoś takiego czynić. Pomijamy już kwestię dyskusji mieszkańców, bez troski, gdzie się wydala wszystkie szafy, zasadki. W sposób absolutnie swobodny, nie patrząc na podmogę wywozu, gdzie wyraźny sygnał jest też taki, że można się pomyśleć i za darmo wstawić gabarytowa rzeczy bez pociągnięcia do przodu. Także to jest jakiś problem. My musimy też to kiedyś mówimy, po to, że musimy wykazać więcej tak zwanej czujności obywatelskiej. To nie może być tylko tak, że ktoś jest przejechany kąt, czy rozbita butelka, czy szyba, czy tam autobusowy i pierwsze pytanie, co brzmi, nie to, kto to zrobił, tylko kiedy urząd to posprząta. To też tak jest w średniej stopie. Opiszę sytuację z plażą. Z plażą sytuacja jest taka, że my prawie co tydzień tą wielką piramidę zbudowaną z tych sznurów naprawiamy, bo grupa kompletnie nieodpowiedzialnych młodych ludzi, przekraczając tak zwany wiek, żeby za to chodzić, niszczy to i czas. Pozostając przy plaży, nie wiem, czy to było pytanie. Plaża, było pytanie. Nie, chodzi o przebieranie. To się dopiero. Więc my w tej chwili realizujemy temat przebierania w tym projekcie na Bezpiecznym. Tam będzie przebieranie, które się znalazło w swoje poczesne miejsce z uwagi na zamysł, który się nazywa opalanie na trawie. Tam się też wypożyczania odpadów i tak dalej. I faktycznie to nie zwalnia nas obowiązków, żeby zrobić coś z miejską plażą. Tak, my miejską plażę robiliśmy z naszych własnych środków, zrobiliśmy miejską plażę, to nie było żadnego wsparcia zewnętrznego.
I ja też to uznaję za ciągnięcie czasem. Łącznie z postulatami pani wielu pracy, które mówiły, żeby doprowadzić do jakiegoś cywilizowanego zejścia. Są oczywiście teorie, również w urzędzie w ratuszu, że znamiona przebierami może wyczerpywać sąsiadująca tam marina, ale nie wydaje mi się, że to najlepszym rozwiązaniem. Marina nie będzie toaletą, ewentualnie czy czymś takim, ale na pewno będzie tam tam miejscu jeszcze pracować, a się teraz nie ukrywa. Od cmentarzy wychodzi drzewa, dobrze. Oczko przy ulicy Gdańskiej. Kolega Januszu, tam prace dzisiaj mają charakter wybitnej inżynierii, są związane z siecią burzową. To znaczy, zgodnie z zaleceniem, z decyzją środowiskową starostwa powiatowego, zdecydowaliśmy się na bardzo kosztowny projekt, który nam obsłuży szczyt sieci burzowej z rejonu ulicy Jasielskiej przede wszystkim. Natomiast faktycznie dokonanie tej inwestycji pozwoli nam na poważnie myśleć w następnym kroku, który się nazywa to, co kiedyś sobie zamierzyliśmy, stworzenie nam strefy sygnalne. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo Stowarzyszenia Promy jest to teren idealny, o ogromnych walorach przyrodniczych, o coś interesujących i chcemy również to analizować. Oczywiście nie chcę słyszeć uwag tego typu, przepraszam za określenie, protestuję przeciwko takim uwagom, że stworzymy tam getto dla starszych. Nie, to ma być miejsce absolutnie przyjazne, otwarte, ale nie ma się wydarzyć to, co się ma wydarzyć, czyli zabezpieczenie poczta wodnego z powodu opinii starostwa, jakby zagrażające podrywaniu torbu to wiemy. Przyjdźmy do wiadomości i teraz spróbujemy. Jeśli chodzi o galerię, że to sprawdzę, sprawdzę. Pomosty, plaża, to nie jest bieżąco utrzymanie do centrum sportu, tak jest. Natomiast my tam bardzo się powściągaliśmy, jeśli chodzi o ten pomost przy ulicy plażowej na terenie Kamaranu, z uwagi na tą inwestycję, na to rozgrzewanie. No być może... Co nie zwalnia, żeby było bezpiecznie. Tak, jasne. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że mieliśmy wyzwać ten inwestor z krajem ramy programu determinacji w razie rusza w domu z urządzeniem terenu obawiam i my wtedy będziemy dzielnie towarzyszyć, jeśli chodzi o doprowadzenie tych naszych na nasze wydolności tego stanu. Może Lasek załatwię do końca, bo on jak ci kucha, kucha Świstnikicza. Lasek Miński. Też kolejny przykład. Chcę Państwu powiedzieć, że muszę wrażeń. Mamy tam ponad 20 przeszłych kamer i tak dalej. Ale jesteśmy przerażeni tym, że wykonawca próbuje wierzyć tam urządzenia i w przerażeniu za tygodnia zdjął kompletnie zainwestowane. Po prostu hordy bezmyślnych mandatów są w naszym mieście niewyobrażalne. Straż Miejska w nocy nigdy nie pracowała i nie sądzę, że byłaby w stanie zaradzić dewastacji lasu. Natomiast generalnie las Miejski jest planowany do oddania w połowie września. Nie planujemy żadnych szans w postaci zadających słów i garnitur. Po prostu będą te inwestycje naturalne w sposób oddane, za wyjątkiem jednym za chwilę. Jeżeli chodzi o Wyspę Miejską, tam rzeczywiście ogromną przeszkodą był dla pogodowy. Jak Państwo pamiętacie, potem się chodziło o to cały mecz. Musieliśmy przeprojektować dodać to szczęśliwie, dlatego że gdyby to się wydarzyło później, to dopiero byśmy zrobili głowę popiorą. Szczęśliwie jakby ta mała taka stopa wodna spowodowała, że projekt tam musiał zmienić jakby prawie moment. Jak sobie przypomnę. Tam jesteśmy na etapie takim, że wszystko postępuje. Jesteśmy spokojni za wyjątkiem innych rzeczy. Wkładki są zamówione w Holandii. Mają być dostarczone bardzo długie, najdłuższe 27 lat w całości, to nie są zbadane, żadne z tych. Wkładki są trzy. Jedna nas prowadzi do tutaj kiełby, druga za zieloną zakątkiem, trzecia w pobliżu torów kolejowych, też na drugą stronę. Jest to bardzo interesująca konstrukcja. Będzie przełożona tu w nocy logistycznie, to bardzo trudno przeciwdziałać, czy coś tam, ale wizja braku stawia się na temat. Natomiast termin tam planujemy do 15 października. To już będzie prawie, że funkcjonować, ale za wyjątkiem właśnie wspomnianych kładek. To jest jakby druga rzecz. A trzecie, jeśli chodzi o ulicę Jasielską, w tym tygodniu będziemy odbierać budynek i będziemy odbierać parking tam w rejonie ulicy Jasielskiej, ale to nie wyczerpuje istoty projektu, dlatego że czekamy też na rozstrzygnięcia dwóch kolejnych linii, które nam doposażą ten budynek w przypadku pracowni i urządzenia.
dlatego że cierpliwości będą jakieś oddane, w sensie przestudiowane, natomiast jeszcze był uruchomiony, dlatego że to wszystko wymaga ogromnej sprawności, również w postaci przenoszenia się na sztab terapii zajęciowej, określenia instytucji, które będzie ten budynek prowadzić, my wiemy, to będzie. I trochę te cierpliwości. Będzie to się już kończy i tak to wygląda. I tu w przypadku Centrum Aktywności Społecznej planujemy urządzić otwarcie. Bo przecież pan kwestie to są sposób naturalne do przekazania mieszkańców, no tutaj to wymaga przede wszystkim i prezentacji, i wyjaśnienia, i pokazania istoty tego obiektu. Radny Wiesław Kutyński, przepraszam, tak skacza, ale Radny Wiesław Kutyński był zamieszkańcy, rzeczywiście z inicjatywy radnego zwróciliśmy opracowanie koncepcji, rozstrzygnęliśmy tą koncepcję i faktycznie kolejny ruch jest uporządkowanie wnioski własnościowych i opracowanie dokumentacji. Kiedy to nastąpi, to mamy na miesiąc tutaj zabić, ale obiecuję, że w kolejnym budżecie pojawią się zapisy dotyczące porządkowania kwestii własnościowych. Dobrze, dziękuję bardzo. No, zresztą nie pamiętam, że podpowiada jako inżynier osoba odpowiedzialna za przebieg inwestycji, mieście, projektowanie i tak dalej, bo możemy to zrobić z winy też, czyli po prostu w trakcie funkcjonowania informacji. Jeszcze raz wiedzą. Dziękuję. Dobrze. Ustawa o przekazaniu użytkowania wieczystego na własność, to się dzieje. Wchodzi w życie od 1 stycznia 2019, została ona do użytkowania 150 domów rodzinnych i część budynków wyrodzi. Także w ogóle cierpliwości nikt nie przełożył. Fakt, że takie prawo wchodzi albo w ogóle życie. To jest to. Trzeba stale być odpowiedzialnym. Natomiast świeci również kioski ruchu. To traktuję jako bardzo cenną uwagę, dlatego że rzeczywiście ruch jest w różnej kondycji, no i takie budynki, no, takie obiekty mają zupełnie służą. Teren jest na tak, bo nie są. No, muszę to sprawdzić. Z tego czasu, bo właściwie przeciwdostałki mi się wydaje, że te parę metrów na górze. Panie przewodniczący, bo ja uważam, że wreszcie decyzję w trakcie. Tak. Przepraszam. Nie, bo ja się pogubię. Chodzi o to, co sprawdzimy. Absolutnie jestem za. Takie powinno absolutnie z miasta znikać. Chociaż powinno być coś za nim też. Teraz spokojnie, dobrze. Jest temat i jest będzie pytanie. Radny Mieszka Męczyński pyta się o skansy na pojazdy wojskowe. No pytanie, bo mamy sobie opłata, mowa podpisana, reszta należy tylko człowieka. Zobaczcie, jeżeli mamy drogi, to jest ustawa. Nie jest fajnie go wpływać administracyjnie, że mam coś tam przyspieszy i tak dalej. Często jest tak, że ludzie mają świetlane bonusy, a później płomień w zaporze tylko gaśnie, ale zobaczymy, będziemy uważać, co coś tam działo dalej. To jest to. Przebieranie na plaży, to już mówiłem, że skrzywanie długich znaków. To ja to po prostu sprawdzę w wydziale, albo wręcz wyglądanie, jeżeli tak będzie. Tylko jest jedna rzecz bardzo istotna. Bieżące utrzymanie, ktoś będzie zaczął lansować pomysł na naszych osiedlach, domów i do rodziny, tworzyć to skrzywanie takie, jak na niego nie, to jest straszne rozwiązanie. Straszne. Znaczy tam jest to czasami, to nie ma tylko dlatego, że ludzie patrzą sobie w oczy i nie wiem, że nie, to nie o to. Przepraszam bardzo, nie dyskutuję. Ale prosił o to, żeby nie było rozkazy. Dobra. Nie, bo to będę przypomniał dyskusję o drzewach, które się tam zrobiły. Ale ja tylko chcę jednak znać, żeby tam. Dobrze. Bezpieczeństwo dla ludzi. Dobrze, Jureczko, ja zapisuję ten temat i przekażę sobie wydziałowi. Stasiu Milewskiej, ekrany do Jagiełły. To jest poza naszą jurysdykcją. Ekrany to jest trwałość projektu E65 modernizacji, więc dlatego stawiam takie maszty na dzień dzisiejszy na wysokości ulicy Dolnomiejskiej, że nie wolno tego tknąć. Do czasu aż się skończy 5 lat od tak. I tam już powoli zapadają decyzje do tak wiadomości mieszkańców ulicy Dolnomiejskiej, że będziemy szli w tamtym odcinku na zachowane przezroczyste, żeby powiem na tam trochę to trzeba wyłożyć. Wymianę, możemy taki wniosek włożyć, ale już dzisiaj się robi zapotrzebowanie na kolejne ekrany właśnie w rejonie ulicy Wyszyńskiego, przede wszystkim tam nie powstaje nowe osiedle.
Także no, spróbujemy na to zwrócić uwagę na ten spot cash, jesteśmy kompetentni. To nie jest nasze badanie. Grzesiu przytula taką tezę o no, dobry temat. O ile ze szkołą podstawową nr 4 nie powinno być żadnego problemu, to na szkole podstawowej nr 2 trwa dramatyczny wyścig z czasem. Wiąże to się z tym, że firmy mają ogromne problemy zarówno z dostawą materiałów, jak i z ludźmi na budowie. To też jak to potwierdza tezę, jak to jest z tym miejscami pracy. Ja jak chodzę na wizytację na tą szkołę, a chodzę dość często, to tam rozróżniewa każdy język to nie jest polski. Mołdawski, ukraiński, białoruski. To daje jako ciekawostkę. To dobrze, że są? No też. No, to też potrafią wyjechać na dwa tygodnie i rzucić przesłanie. Także ten remont budynku zgodnie z umową kończy się w przyszłym roku. Natomiast zadanie, jakie ma do wykonania wykonawca, to jest to, że szkoła musi funkcjonować. W związku z tym pewne jej elementy będą czynione dalej, nie przeszkadzając uczniom i na pewno bardzo liczymy, bo powiem szczerze, że na początku sierpnia byliśmy lekko tą samą sytuacją przerażeni. Ale jest wszystko opanowane i mam nadzieję, że będzie to właściwie kierunek. Po dwa tygodnie wakacje, tylko uczniowie przyjechali. Jest tylko wakacje. Obydwu szkołom, z którą was fundujemy, a budujemy zaszczyt jakiego te szkoły w chwili wybudowania, nie doświadczyli. To są bardzo duże remonty, rosną ceny, dlatego że dotykamy remontowo problemów wcześniej niedotkniętych, a był prowizorycznie załatwiony. I naprawdę to jest bardzo fajne, w sensie budowlanym. Spodziewamy się podobnie zachowujących się w stosunku do szkoły podstawowej nr 5, która powstała po w latach 70. i też już krzyczy o taką organizację i większy remont. Na to dotykamy Sabina też. Zresztą szczególnie w szkole podstawowej nr 2, to jest to prawdziwa rewolucja. Tak, jak to ktoś powiedział, no, że to są nowe szkoły. Teraz tak, galeria czy zawód? Tadeusz Kłodzki. Przepraszam panie przewodniczący, jedno tylko zdanie, ponieważ mając na uwadze nasz czas, szacunek na czasu, chciałbym z jedno pytanie wycofać, albowiem w czasie sesji kawowej pan kierownik Radkę miał dosyć wiele szerokich informacji, więc dziękuję bardzo. Przepraszam, dyrektor. Jedynie to pytanie związane z Państwem Polskiego. Dziękuję. Pana każdy wziął jakieś zadanie? Ale nie może nie wiedzą. Chętnie was informuję. Ale to jest galeria, to jest temat 10 lat. To my jesteśmy, kto się tym tematem zajmuje. Także w liczącym porządku. W 2009 roku zapracowali koncepcję dokumentacji. Wydanie musi być 90 zł. To jest pełna akceptacja. Realizować i w 2011 pozwolenie na budowę i oczekiwanie na to, że 11 pozwolenie na budowę z 10. Tak. 2000. Ja mam informację, że 2011 tak. I myślę, że my tu wszyscy, ciemnościmi radnymi, którzy siedzieli w tej realizacji, powinni z tego powodu wykazać bardzo dobre samopoczucie i zadowolenie, że konsekwentnie doprowadziliśmy do zrealizowania tego obiektu. Tylko nie w tym miejscu miała być. Nie. Jak tylko otrzymuje się pozwolenie na budowę, to się teraz Także prosiłbym, żeby nie budować się na bazie tego obiektu, jakiejkolwiek kapitalnie pokoistycznego, bo to jest totalne intelektualne porozumienie. Dziękuję. I teraz jeśli chodzi o ulicę Wojska Polskiego. Oczywiście ja jestem wielkim fanem tej galerii, żeby było możliwości. Dziękuję moim poprzednikom za pomoc. Także ulica Wojska Polskiego. Dzisiaj Państwo głosowali na uchwałę dotyczącą naszej aplikacji, jeżeli chodzi o sieć mundialną. Jest ważnym segmentem tej aplikacji jest również uporządkowanie kwestii zrzutu deszczowego w tamtym rejonie. To jest punkt wyjścia, to jest razem z dalej rozwoju ulicy Wojska Polskiego i w sposób zgodny ze sztuką modernizować. I oczywiście powinien to bardzo mocno. Mówię to za każdym razem, ale jak już tak słyszałem, ulica Wojska Polskiego ma charakter teraz nie wiem, czy wszystko powiedziałem. No ja pytałem o kwestię własności na Aliasie. Ulica Aliasiejewska, no nie ukrywam, że nie zejdziemy z Izbu, niestety, kiedy działało w centrum do wzorca, bo przykład rewitalizacji w mieście, to nie na następnym rzutem zajmiemy się jakimś maleńcem ulicy z tym, ale to trzeba doprowadzić do wzorca do końca.
istnieje opracowanie, koncepcja, która nas będzie już przymuszać do stworzenia dokumentacji, które mają te wszystkie, co się dzieje między budynkami. Czekamy, to się wydarzy lata chwila, na pozytywną decyzję Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego czterech budynków. Jasielska Chwała, Jasielska 1, Jasielska 4 i budynek piekarni, nie wiem jak się pan muszą chwalić, nie pamiętam, które będą podlegać takiej samej taką modernizacji. Pani Rada wchodzi na zakład testu? Nie. Takiej samej taką modernizacji Jasielska 3 i będą tam poprawne zmiany. Jest faktycznie parking, znaczy nie parking, jest miejsce takie obrodzone takim bardzo brzydkim, nieeleganckim płotem, wzdłuż muru więziennego wokół Jasielskiej 4, które było bardzo długo przedmiotem skargi, zupełnie na gruzowisko, jak na wyrobach się blisko szczurów. Ja mam tu właśnie pytanie. Tak. Tam, zgodnie z koncepcją, zaplanowano taki, w związku z tym będziemy czynić starania o odkupienie tego od właściciela, chociaż podkreślam ciekawostkę, że 5 lat tam temu nasza rada była uprzejma medali temu właścicielowi odsprzedać. No ale to, że się nie znosi próżni, jest bardzo dynamiczne, dzieją się różne rzeczy. Także tak wiem również w Szwajcarii, że tutaj to daje wpływ do tej informacji. Chyba wszystko. To wszystko, tak? Bo co? Jeszcze chciałbym coś uzupełnić pana. To pytać, panie burmistrzu, bo ja otrzymałem odpowiedzi na te 40 na godzinę. Czy ja muszę sam wystąpić z interpelacją do powiatowego zarządu? Ładnie by to wyglądało, gdyby miasto burmistrz. Panie Radeuszu, odwołując się do zapytania radnego na sesji Rady Miejskiej, oczywiście skonstruujemy zapytanie na poprośbę do starostwa powiatowego. Nie widzę żadnego problemu. Tak powiedział to do pana. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejny punkt, mamy wnioski mieszkańców Iławy. Wpłynął wniosek o wystąpienie na sesji pana Tomasza Zakierskiego, prowadzącego wnioski klub sportowy. Jednakże pan Zakierski z grupą zainteresowanych osób był na komisji, na posiedzeniu Komisji Oświaty w czwartek i doszliśmy do porozumienia, że rezygnują z tego wystąpienia, z tym, że prosili o doprowadzenie do spotkania między wnioskiem klubem sportowym o Jeziorach, a IKS Jeziorach. Także no tak, i w związku z tym dlatego dzisiaj nie będzie wystąpienia pana wszystkiego za jego wiedzą. Oczywiście uzyskali nasze zaproszenie, zaproszone i chcieli wystąpić, natomiast sami z niego zrezygnowali. Mówię o tym dlatego, że ewentualna odmowa wystąpienia no, musi powodować poinformowanie państwa o tego, czy z takiego punktu. Przechodzimy do punktu 10. Komunikacji i oświadczenia. Sesję mamy we wrześniu, w ostatni poniedziałek, pada 24 września, to jest ostatni poniedziałek, godzina 12 oczywiście. Pogrzeb pana Ołkowskiego jest o godzinie 13 i pod rąk w Białym Kościele. Jeżeli ktoś będzie nam miło, to jak największą reprezentację czy zaprezentować, to jest. Nie jestem na pewno jedna z osób, które reprezentują te regiony, żeby wybywać swoje piękno na pewno na naszym. Proszę bardzo. Chciałam przyznać z tego punktu obrad sesji. Chciałabym w imieniu Radia Zielona, uprawiam załogę sekcji Smoczych Łodzi. Uroczyście podziękować osobom, które udzieliły nam starcia. Te zawody w tym roku były dla mnie wyjątkowe, ponieważ grę spraw prowadziłam z łóżka śmiertelnego. I chciałam serdecznie podziękować za wyrozumiałość panu Krzysztofowi Mądremu, na którego można liczyć każdej porozumiałości i w każdych kryzysowych sytuacjach, naprawdę kryzysowych sytuacjach. Pani Beacie Burmany, która tak samo przychylnie spojrzała na organizację naszych zawodów, gdzie przypomnę, jest 400 uczestników z wielu miast w Polsce. Myślę, że ten kalendarz już jest wpisany na stałe, nasze zawody jest na stałe i współpraca na stałe. I oczywiście pani Ewy Śniewskiej, która również przychylnie w tym roku spojrzała na nasze zawody. Więc serdecznie dziękuję, wielkie dzięki. Podziękowania proszę przyjąć również od załogi sekcji Smoczych Łodzi, Radny Przygłapa. I chciałabym powiedzieć tak,
energię, stworzyć energię w pozytywny sposób, zapraszamy na naszą współczynność. Pozdrawiam. Pozwólcie Państwo jeszcze jeden ważny komunikat, gdzie przypominam Państwu o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych na koniec kadencji w terminie. Teoretycznie do 14 września, praktycznie to jest do 17, dlatego że 11 stanu na chwilę składania pisania dalej danego. Rozumiecie Państwo wszyscy na raz. Tak, tak, skrzynka gondowy. Ponieważ 17 września jest poniedziałek, to jest poniedziałek, to jest praktycznie ostatni dzień, gdzie nie należy złożyć. Od stycznia do chwili składania. Niby potrzebne jest złożenie również PIT-u za 5 rok. Jest to dla mnie absolutnie niezrozumiała sytuacja, bo składaliśmy ten PIT. Ja dzisiaj do biura rachunkowego swojego jeździłem, tego odtworzyć, bo nie mogłem go znaleźć, nie wiem, gdzie się nie został, pójdzie za pociąg. No, nic Państwu na to nie poradzę, no tak jest. Jestem, nie ukrywam, tym też zdziwiony, bo sobie z tym PIT-u przez 4 miesiące teraz położony raz. Błyszka. Oczywiście, tak jak zawsze, dokument należy złożyć w punkcie do pomocy. Przewodniczący tu. Proszę bardzo. Jeszcze za prostą. Dobrze, bardzo proszę, pan radny. Ja w tej sprawie, a